Dzisiaj jesteśmy w Gnojnie, dzisiaj organizujemy my jako klub TKKF po raz piąty, już bo jest piąta edycja akcji Czysta Rzeka i spotkaliśmy się tutaj, pomimo deszczu spotkaliśmy się po to, by właśnie posprzątać nadbrzeże rzeki Bug. My jako TKKF Krzyna bardzo jesteśmy związani z tym rejonem, z Konstantynowem, też z rzeką Bug, z Gnojnem, dlatego że my jesteśmy towarzystwem, który propaguje aktywność fizyczną i bardzo proponujemy aktywność fizyczną na świeżym powietrzu. Często organizujemy spływy kajakowe, czy marsze Nordic Walking, czy rajdy rowerowe i tutaj te tereny są przepiękne, więc jakoś tak nam przypadły. Chcemy je przybliżyć mieszkańcom Białej Podlaskiej, okolic, bo są naprawdę piękne tereny. Często wyjeżdżamy na Mazury, w góry, gdzie też są piękne tereny, ale chcemy pokazać coś, co jest blisko w zasięgu naszych nóg. Możemy przyjść na piechotę, możemy przyjechać tu rowerem, albo nawet na niedzielny spacer po obiedzie. My jesteśmy pozytywnie zakręceni, bo my, tak jak już wspomniałam wcześniej, organizujemy rajdy rowerowe, organizujemy rajdy Nordic Walking, spływy kajakowe i tutaj no cóż, no nie mamy wpływu na pogodę, więc my tutaj jesteśmy zahartowani i pogoda nam nie jest straszna. Jesteśmy dobrze przygotowani. Chcemy to robić, jesteśmy dobrze przygotowani, dlatego nie odwołaliśmy akcji. Dzisiaj mamy sztab 50 osób i spodziewamy się 45 osób. 5 osób nam już wczoraj odmówiło, ale to ze względów z siły wyższej. Pogoda im nie była straszna, bo to są osoby, które były z nami zawsze. No cóż, siła wyższa. Bierzemy się do sprzątania, uruchomiliśmy już sztab, rozdajemy koszulki, rozdajemy rękawiczki, nakładamy płacze przeciwdeszczowe, kalosze zaraz podzielimy na grupy, bo mamy też dość duży odcinek. No i idziemy!